17 grudnia wspominamy błogosławionego Jacka Marię Cormier, prezbitera. Jacek urodził się 8 grudnia 1832 roku w święto Niepokalanego Poczęcia w Orleanie we Francji w zamożnej rodzinie kupieckiej. Na chrzcie otrzymał imiona Ludwik Stanisław Henryk. Gdy był dzieckiem, zmarł jego ojciec, a niedługo później jedyny brat. Wychowywała go matka, która po śmierci męża zamieszkała z małymi chłopcami w pobliżu ich wujka, kapłana. Początkowo Jacek uczył się w domu, a później w szkole prowadzonej przez zakonników. Był bardzo zdolny i utalentowany. Grał na kilku instrumentach, pięknie śpiewał. Gdy Franciszek Liszt słyszał go grającego na organach, uznał go za mistrza tej sztuki. Jacek rozpoznał, że jest powołany do kapłaństwa. Po odbyciu studiów, zakończywszy je uzyskując najwyższe oceny, przyjął święcenia kapłańskie 17 maja 1856 roku w Orleanie. Jednak musiał uzyskać specjalną dyspensę, gdyż nie osiągnął jeszcze wymaganego wieku. Wkrótce jako kapłan wstąpił do zakonu dominikanów. Inspiracją do wstąpienia do zakonu było święte życie dominikańskiej mniszki, matki Agnieszki od Jezusa. Formację wstępną u ojców Dominikanów rozpoczął 29 czerwca 1856 roku i przyjął imiona Jacek Maria. Bardzo gorliwie przeżywał okres formacji. Wyróżniał się wśród innych nowicjuszy, ale tak poważnie podupadł na zdrowiu. Że zastanawiano się nad tym, czy będzie mógł być przyjęty do zakonu, czy raczej powinien być odesłany do domu. Jednak przełożony generalny był pod tak wielkim wrażeniem jego dojrzałości duchowej i umiłowania zakonu, że poprosił papieża o specjalną dyspensę. Papież, pius IX, udzielił jej pod warunkiem, że Jacek przez miesiąc nie będzie miał krwotoków, na które chronicznie cierpiał. Jednakże stan zdrowia Jacka ciągle się pogarszał i nie zdarzył się miesiąc bez krwotoków. Jego życie gasło, lecz pozwolono mu 23 maja 1859 roku złożyć śluby na łożu śmierci. Po tej uroczystości ojciec Jacek szybko wyzdrowiał, krwotoki już nigdy nie wróciły. Przełożeni widząc jego dojrzałość duchową powierzali mu zatem coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w zakonie. W końcu w latach 1904-16 był generałem zakonu. Mimo nieprzychylnej polityki państwa wobec Kościoła, troszczył się o rozwój materialny i duchowy zakonu. Był cenionym rekolekcjonistą, kaznodzieją i spowiednikiem. Napisał wiele książek o tematyce duchowej, przyczynił się do beatyfikacji czterech Dominikanów. W 1908 roku, dzięki jego staraniom, Dominikańskie Kolegium Angelicum w Rzymie stało się międzynarodowym instytutem papieskim z wydziałami filozofii, teologii i prawa kanonicznego, a jego obecna nazwa to Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza Zakwinu. Jednym z jego celów jest rozpowszechnianie ortodoksyjnej myśli tomistycznej, a na tej uczelni studiują nie tylko Dominikanie. Jacek był cenionym powiernikiem papieża Piusa X. Ułatwił także wejście do zakonu dominikańskiego ojcowi Jackowi Woronickiemu z Polski, któremu, jak się wydawało, choroba uniemożliwiała wejście do zakonu. Ojciec Jacek Kormier zmarł 17 grudnia 1917 roku w klasztorze dominikańskim w Rzymie. Miał 84 lata, z czego 61 z nich był członkiem zakonu dominikańskiego. Został beatyfikowany 20 listopada 1994 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. W Homilii papież mówił o nim. Ojciec Jacek Maria Kormier był świadkiem Chrystusowej prawdy jako uczeń świętego Dominika. Prawda nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ale dla nas osobą, osobą Chrystusa, króla wszechświata. Ojciec Kormier zawsze żył prawdą, przekazując ją wytrwale. I pokornie wszystkim swoim braciom dominikanom. W swojej zakonnej dewizie połączył wszak prawdę z miłością caritas veritatis. Zwykł by umawiać, że dawanie prawdy jest najpiękniejszym czynem miłości. W osobie ojca Kormiera Kościół pragnie uznać i uczcić aktywność ludzkiego rozumu oświeconego przez wiarę. Postać założyciela Uniwersytetu Angelicum przypomina nam bowiem, że Bóg każe nam posługiwać się władzami naszego umysłu, uczynionego na podobieństwo Jego umysłu, aby oddać mu chwałę. Jako człowiek spragniony prawdy ojciec kormier umiał także służyć swoim braciom jako przeor, jako prowincjał i jako generał zakonu dominikańskiego szanując jego wiekowe tradycje. Mądrze i umiejętnie prowadził synów świętego Dominika drogą Boga, aby uczynić z nich prawdziwe dzieci Boże i prawdziwych świadków Królestwa. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jacka Marię darem rady i pobożności oraz gorącym pragnieniem poznania świętej nauki. Spraw, aby za jego wstawiennictwem i przykładem zawsze i wszędzie kierowano mądrze i gorliwie Twoją rodziną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. To. Wszyscy święci, święte Boże.